dzisiaj posiadamy około 25 km sieci ciepłowniczej. Produkujemy około 180 tysięcy gigajuli. To oczywiście uzależnione od zimy. Prowadzimy też składowału. Jest to dosyć trudne teraz akurat kawałek chleba, bo wszyscy wiemy, że kosztuje węgiel, ale próbujemy ten węgiel zapewnić się dla mieszkańców Mrągowa. Jeżeli chodzi o modernizację, to chyba tak naprawdę chciałem zwrócić uwagę na to, co w Polsce powinno się zmienić. Okres, od kiedy złożyliśmy wniosek, napisaliśmy studium wykonalności, to jest 2019 rok, a odbiór inwestycji to jest praktycznie 3 lata później. I to jest bardzo, powiedzmy, szybki termin. Ja osobiście uważam, że te terminy powinny się zamykać w roku, jeżeli energetyka musi transformować. To jest największy problem. Nam się udało. Koszt projektu to 16 800 000, oczywiście są to kwoty netto. W POIS-u, czyli w programie, w którym była finansowana modernizacja kotłowni, uzyskaliśmy dotację na poziomie 45 i to procent, i to była najwyższa możliwa dotacja. Nasze miasto funkcjonuje najwyżej w Polsce, ekspo z innymi projektami. To też jest problem, który powinien poziom dotacji powinien być znacznie wyższy, jeżeli ciepłownie, tak jak Progorska, mają się modernizować. Co nam to dało? Ja tutaj się skupiłem na kosztach ekonomicznych, ale myślę, że chyba ze względu na formułę naszego spotkania dzisiaj powiem o kosztach, o korzyściach związanych z ochroną powietrza. Oczywiście to, że przestaliśmy spalać miał, to, że zaczęliśmy spalać rękę leśną, spowodowało, że ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Spokojnie mogę powiedzieć, że jest to 70%, natomiast kwotowo to jest 15 tysięcy ton dwutlenku węgla emitowanego roku do roku do atmosfery. O tyle, żeśmy to zmniejszyli. Jeżeli chodzi o koszty ekonomiczne, są nieporównywalne. Na dzień dzisiejszy cena miału węglowego w stosunku do zrębki, węgiel jest nadal o 30-40% droższy, natomiast odpalenie kotłowni biomasowej dało nam to, że opuściliśmy handel emisjami i nie musimy się zakupować praw do emisji. To są tylko kilka kwot, ile zaoszczędzamy na uruchomienie kotła biomasowego. Poza ochroną środowiska są też znaczące korzyści finansowe dla mieszkańców. Powiem tylko tyle, że mamy bezpośrednie przełożenie na taryfę i ceny za ogrzewanie. W roku 2021 na rynku zapłaciliśmy ponad 5,5 miliona złotych. Daty, które są, kwoty, które są podane za 2022, są do 8, tak w pierwszym kwartale, bo wtedy tylko się zostało uchwalone. Od tego momentu nie musimy zamykować praw do emisji CO2. Myślę, że dzisiaj swobodnie byśmy się zamknęli kwotą 8 milionów. Przy budżecie dla spółki 12. Nie muszę mówić, jak ma to destrukcyjny wpływ. I to się dzieje w całej Polsce. Takie są problemy ciepłowni w całej Polsce. Mówimy o ciepłowni powiatowej, łącznie 24 MW zamówionych. Dlatego ceny energii elektrycznej są takie, nie inne, ponieważ energia elektryczna w Polsce wytwarzana jest 80% na gaz węgla. Bez względu, gdzie ona jest wytwarzana, bez względu, gdzie te samochody będą, tak jak tutaj padło, czy one będą jeździć w Mrągowie, to lokalnie będzie czysto. Na południu już nie. Wiatry, opady deszczu spowodują, że to zanieczyszczenie będzie wszędzie dokładnie takie samo. Tak jak tutaj moja poprzedniczka powiedziała, jesteśmy zielonymi płucami, a zachorowalność na raka mamy najwyższą. Po prostu w całej Polsce transformacja energetyczna powinna się odbyć. Jesteśmy opóźnieni i dawno to już powinno zacząć się dziać. Handel emisjami został po to wprowadzony, żeby właśnie ciepłownie się transformowały. No się to udało. Zrobiliśmy to ostatnim rzutem na taśmę. Nasza ciepłownia w tej chwili już jest oddana, ale to jest zdjęcie w trakcie, które się działo. Tak? To jest sam szkielet. Jest to potężna budowa, bardzo trudna w wykonaniu. Ja się cieszę, że dzisiaj wyglądało już tak. To są kocie, bo są oczywiście wewnętrzne urządzenia kotłowni, łącznie z głównym kotłem, z podawaniem paliwa, które odbywa się w trybie automatycznym. Na zewnątrz wygląda dzisiaj to tak. Czym się różnimy? Spalając paliwo, tak jak zrębka, to właśnie tym. Elektrofilm, który wychwytuje praktycznie wszystkie zanieczyszczenia, ponieważ my jesteśmy dużo bardziej obostrzeni niż gospodarstwa domowe, które w ogóle nie są. Jest znaczącą częścią tej instalacji. Jest jedną z droższych części i można sobie zobaczyć, jak wygląda, jeżeli chodzi o wielkość budynku. To jest przykładowy magazyn, czyli miejsce, gdzie narzucamy tę zrębkę leśną i
główny magazyn, tak? To jest tam na chyba 3 dni temu. Rokowy, jeżeli chodzi o białki, o zamknięcie zabezpieczone na lesy zimowe. Co nam dało tak naprawdę to, że ten kocioł został odporny? Oczywiście względy ochrony środowiska, ekonomiczne, ale dało to też nam efektywny system energetyczny, czyli taki, gdzie wytwarzamy energię cieplną ponad 50% z OZE. To z kolei otworzyło nam możliwość pozyskiwania dalszych środków, na przykład w programie ciepłownictwo podlawe powiatowe, gdzie możemy finansować przyłącza dla nowych odbiorców w dodatku 50% i korzystać 50%. Gdyby nie poziom prymasowy, nawet byśmy nie mogli się starać o dofinansowanie w tym programie. I oczywiście planów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój Mrągowa. Pojawiają się deweloperzy, chcą budować, natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy można zaobserwować, że jednak nastąpił przeskór. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast ja się cieszę, że my mamy tą możliwość, że możemy zrobić i tych mieszkańców przełożyć, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli nawet ma powstać blok mieszkalny, to warunki od spółki gazowniczych praktycznie są nieosiągalne. Trzeba powiedzieć jasno i prosto. Jeżeli ciepłownie miejskie nie będą funkcjonowały, to nie będą postawione na drogi, bo one nie mają co do ciepła. Nie ma możliwości, w projekcie budowlany nic nie wyda pozwolenia na budowę bloku, jeżeli nie ma źródła ciepła. Nie ma dzisiaj innych rozwiązań, jeżeli dobrze funkcjonujące ciepło miejskie. Tak jak powiedziałem już o tym, co będzie dalej, kierunek elektrociepłownia. Jeszcze rok temu uważałem, że wybudowanie kogeneracji opartej na gazie będzie strzałem w dziesiątkę, łącznie ze stworzeniem wirtualnej elektrowni dla całego miasta i produktami prądu. Niestety ceny gazu przez ostatnie pół roku pokazały i mocno weryfikowały moje podejście do tej sytuacji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nowym roku. Dlatego ta elektrociepłownia będzie musiała chwilę poczekać, ale cały czas jest w głowie. Oczywiście będziemy korzystać z nowych programów, będziemy dalej się modernizować. Myślę, że to, że powstanie fotowoltaika u nas na lato, to jest tylko kwestia czasu. Zobaczymy, kiedy będzie to uruchomione, ale takie krajowe planowe, to wszyscy wiemy, że wisi w powietrzu. Natomiast program FENIX, dawno pan tu wpoliśmy słowa, ale ten program FENIX wczoraj miał być ogólnie chyba przez Komisję Europejską zatwierdzony, łącznie z Polską Wschodnią. Nie wiem, jak się zakończy negocjacja. Mam nadzieję, że za chwilę ten program się uruchomi. I będziemy się starać, żeby przejść na bezpaliwowość. Tak, oczywiście powietrze, pompy ciepła, zdolne źródło, jaka nasza sieć, fotowoltaika, mamy dwa piękne, duże osiedla i możemy zrobić naprawdę wzorowe osiedla zasilane pompą ciepła z fotowoltaiką. Jest to wykonalne, natomiast bardzo drogie i z naszych środków sobie nie poradzimy. Dlatego czekamy z niecierpliwością na nowe fundusze, na nowe programy. Będziemy na pewno beneficjentem czynnym, już żeśmy przetarli te drogi. No i cóż, ja osobiście opatruję spółce naszej, czyli Metrogowo, silnego partnera dla miasta pod kątem transformacji, tak, w kierunku Smart City, w kierunku udogodnień, połączeń i tak naprawdę w końcu wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju, a nie tylko głośnego odmówienia, bo tak naprawdę człowiek idący razem z przyrodą, nie wiem, nazwijmy to zielonymi dachami, nazwijmy to oszczędnością deszczówki, czy na przykład spalaniem biomasy jako odpadów, potwierdzam, odpadów. To są rzeczy, które my już powinniśmy robić. Bo już jest za późno, ale no przecież jeszcze ogólnie tych kilku lat, bo naprawdę trzeba to robić. Ja chciałem pokazać, że można. My żeśmy to zrobili, jesteśmy najlepszym przykładem. Dzisiaj do naszej ciepłowni przyjeżdżają wycieczki nie tylko z naszego województwa, z wielu osiedli prezesów ciepłowni patrzą, oglądają i mówią, no my też chcemy zrobić. Tylko że nasza ciepłownia 8 MW kosztowała 16-17 milionów euro. Dzisiaj dokładnie ta sama inwestycja już kosztuje 25. Dokładnie taka sama. Za rok pewnie będzie kosztowała 30. No ma nas czeka, po prostu. Ja dziękuję, tylko chciałem pokazać, że da się, Mrągowo sobie poradziło i będziemy robić to dalej, tak? Także dziękuję bardzo.